Szybka Moda oferuje nam możliwość zakupu większej ilości ubrań za mniej pieniędzy. Dlatego nie dziwi mnie, że w ciągu ostatnich 15 lat produkcja ubrań praktycznie podwoiła się, a czas ich noszenia spadł o połowę. Ponad 90% światowej odzieży produkowanej w ramach fast fashion, dlatego uważam, że każdy z nas miał, ma lub będzie miał do czynienia z tym tematem, dlatego warto się nim zainteresować, dlatego zapraszam Was dzisiaj na fast fashion w pigułce. Moda to drugie co do wielkości źródło zanieczyszczeń na świecie, zaraz po przemyśle naftowym. Wykorzystuje ona głównie surowce nieodnawialne i nie mam tu na myśli tylko paliw kopalnych, ale też wodę, która jest również surowcem nieodnawialnym. Branża mody zużywa i wykorzystuje bezpowrotnie, jak dla mnie, niewyobrażalne ilości wody, m.in. poprzez uprawę bawełny konwencjonalnej. I takim smutnym, praktycznym przykładem nadmiernej eksploatacji zasobów wodnych i przyczynienia się jej niedoboru w niektórych rejonach świata jest to, że jezioro Aralskie praktycznie wyschło do suchej nitki. Ale świat branży mody wykracza daleko poza wykorzystanie surowców. Badanie sprzed 6 lat wykazało, że suma emisji wszystkich gazów cieplarnianych, które produkuje branża mody, jest wyższa niż suma emisji wszystkich lotów międzynarodowych i żeglugi międzynarodowej razem wziętych. Natomiast badanie sprzed 3 lat wykazało, że moda jest odpowiedzialna za około 4% ogólnoświatowej emisji gazów cieplarnianych, co odpowiada równowartości emisji gazów cieplarnianych, które produkują gospodarki Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii razem wziętych. I około 70% produkcji tych gazów cieplarnianych zużywana jest w fazie produkcji odzieży, czyli odpowiada za to bezpośrednio producent, natomiast tylko, a w sumie i aż 30% gazów cieplarnianych uwalniane jest w trakcie użytkowania odzieży. A te wszystkie poniesione koszty do jednorazowych ciuchów. Szacuje się, że ponad połowa odzieży, która wyprodukowana jest w ramach fast fashion, zużywana jest i wyrzucana w ciągu mniej niż jednego roku, a zaledwie 1% materiałów z tej wyrzucanej odzieży poddawany jest recyklingowi. Ponadto szacuje się, że 20% ogólnoświatowego zanieczyszczenia wód jest związane z farbowaniem i obróbką tekstyliów, a branża mody w ciągu ostatnich kilku lat jest podawana jako branża, która najbardziej zanieczyszcza oceany mikroplastikiem, a tak naprawdę szczegółowo, bardziej szczegółowo mówiąc, mikrowłóknami. Ale niestety koszty środowiskowe to nie wszystko. Branża mody fast fashion niszczy również swoich pracowników, a warto wspomnieć o tym, że aż 80% z nich to kobiety. 8 tysięcy syntetycznych barwników używanych jest w branży mody, a większość z nich jest kancerogennych lub endokrynnie czynnych. W halach produkcyjnych zauważono takie stany bądź choroby zagrażające zdrowiu i życiu, jak choroby płuc, raka, niepłodność, choroby płodu bądź urazy mechaniczne w miejscu pracy. Brak transparentności łańcucha dostaw i presja czasu przyczyniają się do nadgodzin i absurdalnie niskich pensji na najniższym szczeblu. I tak, niektóre kraje, nawet Bangladesz, mają ustawowo określone pensje minimalne, ale warto wspomnieć, że w wielu z tych krajów pensje minimalne nie wystarczają na przeżycie, bo pensja minimalna ustalona przez państwo nie równa się pensji minimalnej wystarczającej na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych. I takim przykładem jest właśnie wspomniany wcześniej Bangladesz, gdzie jest minimalna pensja ustalona na 8 tysięcy taka, natomiast aktywiści zajmujący się problemem szybkiej mody twierdzą, że na przeżycie w tamtym miejscu potrzeba minimum 2 razy tyle. I co w tym wszystkim jest oburzające, to fakt, że w ogóle rozmowa na temat praw pracowników fast fashion rozpoczęła się dopiero w 2013 roku, gdzie zawalił się budynek fabryki szybkiej mody Rana Plaza, gdzie zginęło około 1000 osób, gdzie produkowały znane marki odzieżowe na świecie, które na początku oczywiście nie chciały się przyznać, że produkują w tej fabryce odzież, ponieważ marki dzielą fabryki między sobą, nie mają swoich fabryk, przez to nie ponoszą odpowiedzialności, bezpośredniej odpowiedzialności za ludzi w tej fabryce. Okazało się, że wśród niestety ciał, gruzów po prostu znaleziono metki danych marek, stąd było wiadomo, że w tej jednej fabryce Rana Plaza produkują odzież głównie światowe
duże koncerny modowe, między innymi polskie LPP. To wszystko, co powiedziałam, to tak naprawdę zaledwie liźnięcie tematu fast fashion. Zachęcam Was do samodzielnego zagłębienia tematu. Ja też podlinkuję i pewnie tutaj w kartach w czasie filmu będą się pokazywać filmy, które już nagrałam wcześniej na temat szybkiej mody. Jest m.in. film na temat tego, jak szybka moda codziennie niszczy kobiety, na temat chemikaliów występujących fast fashion. Wszystko będzie podlinkowane. Tymczasem zachęcam Was do obserwowania mojego Instagrama, Agata Bokiej. Jestem tam czasami i staram się tam wstawiać treści takie, których nie ma tutaj, żeby się te treści nie powielały. Zachęcam Was również do obserwowania Instagrama Skrojona. Skrojona jest marką, którą współtworzę. Tworzymy bieliznę z bawełny organicznej z certyfikatem GOTS oraz majki menstruacyjne. Też był na ich temat ostatnio film na moim kanale. Na Instagramie Skrojone znajdziecie treści edukacyjne właśnie na temat szybkiej mody, na temat zrównoważonego stylu życia i różnych innych spontanicznych rzeczy i kulisów w produkcji w takiej małej, zrównoważonej, etycznej marce odzieżowej. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa!